Yo, siemanko, ja jestem Benek i witam Was w kolejnym Tech Newsie. Po małej niedzielnej przerwie, którą postanowiłem sobie i Wam jednocześnie zafundować, wracamy do kolejnego tygodnia newsów. Powiem Wam szczerze, coraz fajniej, chociaż zawsze czułem się zarąbiście z tymi newsami. Ale ostatnio naprawdę jaram się nimi totalnie. Mam takie przemyślenia co do newsów i przyszłości tego kanału, ale może o nich powiem pod koniec tego filmu, żeby tutaj tych, co przyszli po konkretnie tego newsa tytułowego, nie wiem jeszcze jaki on będzie, bo mam dwa newsy, żebyście najpierw o tym usłyszeli, a moje już pieprzenie zostawimy sobie na koniec. Zostawcie suba, tego Wam nie podaruję. Tutaj o to poproszę, łapkę w górę, jeżeli uznacie, że należy mi się, a my przechodzimy do newsów i zaczynamy od nowych kart Intela. Nie nowych modeli, tylko nowych, no nie wiem, nowej marki, która dołączyła do rodziny Intela. Jest to Sparkle. Sparkle, które kiedyś produkowało karty graficzne, a teraz po długiej przerwie zaczyna wznawia ją razem z Intelem. Później w dalszej części powiemy sobie o Intel Core i9-15900K, czyli Arrow Lake'u, który naprawdę da nam potężny skok wydajności względem Raptor Lake'a, ale jeszcze o Sparkle. Powiecie, co w tym ciekawego, technokrata, co to kuźwa jest, co my nie wiemy nic o modelach referencyjnych. A no to jest to, o czym ja mniej więcej mówiłem w filmie, który był zatytułowany Brudne zagrywki producentów, gdzie dochodziły na słuchy, jakoby Nvidia chciała, żeby no, producenci, którzy wykonują dla niej karty, nie wykonywali kart dla Intela. Chciała to wręcz łagodnie powiedziane, bo jednocześnie, to oczywiście jest plotka, miałaby zabraniać im produkować kart Intela, bo jeżeli się tego podejmą, no to mogą zapomnieć o współpracy z samą Nvidią. Tam powiedziałem, że z jednej strony to hamuwa, ale z drugiej strony ten sposób narracji otwiera gigantyczne wrota dla samego Intela, a przede wszystkim dla innych mniejszych firm. Moim zdaniem, paradoksalnie, chociaż nie powinno tak być, że taki monopol się utrzymuje i w ten sposób kontroluje się rynek poprzez takie groźby, paradoksalnie to dla rynku może być wręcz zbawienne. A może zbawienne nie, ale na pewno korzystne. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli wszyscy by wszystko produkowali, no to oprócz słynnego duopolu, a teraz świętej trójcy Intela, to jest święta trójca RGB, bo czerwoni, zieloni, niebiescy, czyli Intel, AMD i Nvidia, mówimy o nich jako jedynych producentach kart graficznych do gier. No i właśnie, gdyby wszystkie te modele referencyjne, tak każdy mógł sobie produkować bez żadnych warunków ze strony tych producentów, to prawdopodobnie rządziłaby nami też taka święta trójca z domieszką jakichś tam pojedynczych graczy w postaci Asusa, MSI i Gigabyte'a, bo bez wątpienia to są ci najwięksi producenci układów niereferencyjnych. Całe szczęście, no, nie zgadzam się z tą, jakby z takim podejściem, nie powinno tak być, że komuś się grozi i coś zabrania, natomiast przez takie grożenie i zabranianie powstaje cała masa innych, mniejszych firm. No oczywiście one też powstają poza tym całym zabranianiem czegokolwiek, ale przez to Intel na przykład wprowadził już na rynek dwóch nowych producentów. Predatora i właśnie Sparkle. To już jest dwóch nowych. Wyobraźcie teraz sobie, że w kolejnych latach, co oczywiście jest planowane przez Intela, Intel rośnie w siłę, sprzedaje coraz więcej kart, a wraz z Intelem rosną te firmy. I pojawiają się kolejni producenci OEM-owi, kolejni producenci niereferencyjni, co zwiększa nam bogactwo i portfolio, wybór wszystkich kart, czy też podzespołów na rynku, bo tacy producenci często idą dalej. Widać to po Gigabajcie, po Asusie, po MSI. To są producenci, którzy najczęściej zaczynali od płyt głównych, od laptopów, kart graficznych, a później kończy się na tym, że mamy od nich dyski, obudowy, chłodzenia, monitory, klawiatury, myszki, w ogóle wszystko, wszystko, wszystko. Więc pozytywnie wpływa to na cały rynek. Potencjalnie, chociaż Acer pod postacią Predatora już to wszystko ma, bo ma monitory, myszki, laptopy, płyt głównych jeszcze nie ma. Tutaj jeżeli chodzi o komponenty bezpośrednio PC,
Predator i Acer jeszcze za bardzo się nie rozwinęli, no ale właśnie wejście na rynek poprzez karty Intela może paradoksalnie sprawić, że będziemy tutaj mieli kolejnego gracza na jakby wśród tych producentów podzespołów. No i taki Sparkle też tak może mieć i oni w ogóle już mają jeszcze większy potencjał do wzrostu, a takich firm jest cała masa. Nawet pokuszę się o stwierdzenie, że a co jakby jakaś polska firma, jakby Gigabyte, Goodram doszedł do wniosku, że oni też chcą produkować dla Intela karty graficzne. Dlaczego by nie? Mają linię produkcyjną, która umie i dobrze składa pamięci RAM. Teraz dostosowaliby tą linię do składania kart graficznych. Dużo, dużo trudniejsze rozwiązanie, ale nie niemożliwe. Zwłaszcza, że know-how w naszym kraju będzie coraz większe, a to przez to, że powstaje pod Wrocławiem składalnia Intela, więc tam nabyte doświadczenia będą mogły być przekazywane dalej. Zwłaszcza, że w tej składalni Intela w jakiejś tam mniej lub bardziej odległej przyszłości mogą pojawić się też układy GPU. Więc jeżeli tam byłyby one w jakiś sposób cięte, dostosowywane do płytek PCB i wysyłane dalej, w związku z tym najkrótszą drogą, jaką mogłyby przebyć, to jakaś składalnia w Polsce. Może wybiegam daleko z tymi swoimi przewidywaniami, ale nie wydaje mi się to zupełnie niemożliwe, wręcz bardzo realne i no takie przede wszystkim ciekawe. Jest to bardzo, bardzo ciekawa perspektywa. Sam ASRock też dla Intela, oczywiście ASRocka wcześniej znaliśmy z odsłon Radeonów, ale też produkuje karty graficzne dla Intela, więc tych producentów będzie coraz więcej. Sparkle dołącza, oczywiście pokrywa całe portfolio, które do tej pory zaprezentował Intel, czyli A310, A380, A750 i A780, więc cztery karty graficzne, ale ja zazwyczaj takich newsów właśnie produktowych nie robię, że ktoś, wiecie, pokazał nową kartę graficzną jako producent OEM. Także takie najciekawsze tylko wybieram, bo jeżeli miałbym mówić o każdej nowej pierdole, którą ktoś pokazał, no to byłoby tego strasznie, strasznie dużo na kanale. A z drugiej strony takie newsy czy shortsy to mają potencjał na monetyzację, więc jeżeli jakiś producent wypuszcza nową obudowę i widzi, że to jest dobry temat na kanał newsowy, no to może przyjść z takim sponsorowanym newsem i to też będzie dla mnie spoko. No a jako tako takich newsów stricte technologicznych dużo więcej mamy ciekawszych, więc możemy się nimi zająć. Docelowo ja to bym chciał, żeby ten kanał to był takie, wiecie, 24-godzinny kanał informacyjny, technologiczny. Może w przyszłości to się do tego rozwinie. Zobaczymy, że wiecie, więcej newsów, więcej. Ostatnio nawet pojawiały się shortsy, więc były te takie zastrzyki informacji. Dwie, natomiast głównie te shortsy bazowały na newsie z dnia poprzedniego, a chciałbym, żeby te shortsy bazowały na czymś innym. No ale to mniejsza z większym. Wróćmy do kart Sparkle. Przede wszystkim jedna najważniejsza rzecz. Zarąbiście podoba mi się nazewnictwo. Raz, że zajebiście... Tak, podoba mi się nazewnictwo kart Intela. Naprawdę, mega są. Wiecie, Alchemic, Battlemark, Celestial. Później mamy ABC, Druid. No i na razie tyle wiemy. Tak, patrzcie, najwyższa seria kart od Sparkle, która będzie 3-wentylatorowa i tam będzie A770 i A750, to Titan. A750 z dwoma wentylatorami to Ork, A380 z jednym wentylatorem to Elf, a A380 i A310 takie low profile to Jenny. I nie wiem, co to znaczy. Jean. Zarąbiste, nawiązuje do tego fantazy nazewnictwa Intela. Podoba mi się to mega. Dobra, teraz przejdźmy sobie już szybko do Arrow Lake'a, o którego mamy małe przecieki na temat wydajności. Przecieki te są całkiem wiarygodne, bo taką prezentację produktową dostał Igor's Labs. To jest bardzo, bardzo znany vloger technologiczny, tam, nie wiem, instytucja cała, tam jest strona i w ogóle. I on postanowił się troszeczkę tymi wynikami podzielić. I tutaj nie ma porównania bezpośrednio do 14900K, które jeszcze nie jest na rynku, a do 13900K. Jak 14900, między 13900 a 14900
ten wzrost będzie rzędu 2-3%, jeżeli chodzi o taką bezpośrednią wydajność procesora, bo tutaj mamy testy w benchmarkach i tak dalej. Tak w przypadku już 15 generacji to będzie sięgać nawet 10%. Procent z tego, co widziałem, ugryzłem się, kurde, w język. Tak. Od 3,6 w zależności od benchmarka do 17 do 21% więcej wydajności. Niestety na chwilę obecną dostajemy takie przecieki, że konfiguracja rdzeni wątków zostaje taka sama. Była trochę nadzieja, że Arrow Lake dostanie aż 32 rdzenie słabe, więc to by było 8, 16 wątków plus 32, to by dawało nam aż 48 wątków na tym Intelu. Naprawdę nieźle, ale na chwilę obecną wszystko wskazuje na to, że zostajemy przy starej konfiguracji 8 performance plus 16 efficiency. Więc cały czas tą najciekawszą częścią Arrow Lake'ów w moim odczuciu pozostaje zintegrowana karta graficzna, która ma być ponoć aż 2 razy mocniejsza niż obecne Integry. I tak jak już Wam poprzednio mówiłem, obecne najmocniejsze Integry, ale nie w desktopowych, a w laptopowych procesorach, gdzie są silniejsze od desktopowych. I to, co już Wam mówiłem w jednym z newsów, ma osiągać wydajność RTX 3050. Co prawda o TDP zaledwie 35 W, więc tego najmniej... o najniższym TDP, więc najsłabszego z całej gamy 3050, ale mimo wszystko taka karta w procesorze, moim zdaniem, koks, absolutny. Takie potężne Integry już zobaczymy też, może jeszcze nie tak potężne, ale już potężniejsze o mocy A380 zobaczymy w laptopowych procesorach Meteor Lake, które zadebiutują tej jesieni. Powiem Wam szczerze, no nie mogę doczekać się testów tych laptopów. Naprawdę, ultrabooków z taką kartą zintegrowaną. Czekam. Naprawdę bardzo mocno czekam. Dzięki wielkie za dzisiaj. Życzę Wam miłej nocy, bo już jest późno. Wieczoru, czy też właściwie to nocy, dnia i wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie. Życzę Wam miłego. No, a my widzimy się jutro w kolejnym filmie. No, mam nadzieję, że już wcześniej niż dzisiaj. Ostatnio strasznie późno te newsy wlatują, ale kuźwa, mam tyle roboty, że masakra. Aha! Miałem Wam jeszcze powiedzieć... Co ja miałem Wam powiedzieć? O przemyśleniach na temat tego kanału. Zacząłem sobie myśleć, tak porównując siebie do innych kanałów technologicznych, ten film, z tego co pamiętam, jest moim 996 filmem na kanale. 4 filmy i jest 1000 filmów na kanale. I jestem bardzo zadowolony z takiej liczby. Co prawda, wielu by powiedziało, że jakościowo te filmy to może nie jest to, czego by oczekiwali. W sensie takim jakościowo, jeżeli chodzi o produkcję wideo, wiecie, przebitki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tych newsach przebitek nie ma, ale trzeba pamiętać o tym, że nie samym tych newsem stoi kanał Technokrata. Ja zrobiłem tutaj ponad 140 różnych recenzji, 700 tych newsów, no i cała reszta to są jakieś inne filmy, czy to vlogi, czy unboxingi i tak dalej, i tak dalej. Więc 700 tych newsów, a prawie 300 to są filmy innego gatunku, więc 2/3 to tech newsy, 1/3 to inne filmy. Ale mam takie przemyślenia, że bardzo, bardzo lubię te newsy wszelkiego rodzaju. Chciałbym, żeby ich na kanale było więcej, żeby były 2 filmy, 3 filmy dziennie. Film na początek, takim moim celem jest film plus shorts codziennie. Zobaczymy, jak uda się to zrealizować. Powoli tych shortsów zaczynam dorzucać informacyjnych coraz więcej, a mam nadzieję, że w przyszłości będzie ich coraz więcej. Shortsy to jest krótka sprawa. Jest dużo informacji, na których nie chciałbym poświęcać całego odcinka, no bo jest to troszeczkę bez sensu, ale z drugiej strony taki shortcik nagrany szybko, to przecież można usiąść, zebrać takich newsów, bo jest ich cała masa. Jest naprawdę takich ciekawych rzeczy, o których czytam, nie wiem, pogłoski o Apple M3, sztuczna inteligencja w zastosowaniu armii Izraela, 16-letni iPhone za 200 tysięcy sprzedany, po co wyciąga się laptopa podczas kontroli bezpieczeństwa. Całą masę takich rzeczy sobie czytam, analizuję w trakcie dnia i tu już jest raz, dwa, trzy, cztery newsy, wystarczyłoby usiąść na dupie, poświęcić godzinę i mam na
całe 5 dni newsy albo na nawet 2 godziny i shortsów na cały tydzień. Warto się tak zmobilizować. Naprawdę jest mi ciężko, chociaż to tak prosto w teorii jest, że 2-3 godziny pracy i mam shortsy na cały dzień. Ustawiam sobie premierę o jakiejś wyznaczonej godzinie, zawsze pojawia się short, a te newsy sobie dalej nagrywam na bieżąco. Oby w końcu się to udało i później więcej tych newsów i zacząłem mieć takie przemyślenia, że te suby nie idą mi aż tak fajnie, no bo jednak taka dość wąskie grono widzów ogląda te tech newsy i jest tak bardzo mocno zainteresowane technologią, stricte informacjami takimi technicznymi, plus jeszcze musi znosić to moje gadanie. No ale dlatego założyłem ten kanał, żeby się Wam wygadać, żeby sobie z Wami pogadać, bo mam Was za swoich ziomków, do których sobie po prostu gadam, Wy mi odpowiadacie w komentarzach i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczynam coraz częściej myśleć o tym, patrząc, porównując się do innych kanałów, które robią treści technologiczne, dwa, trzy filmy w tygodniu, że im te filmy dużo lepiej się oglądają, dużo więcej subów im przechodzi z tych filmów. Dlaczego? No bo u nich film wisi 3-4 dni i zbiera sobie obejrzenia. U mnie, jeżeli nawet wleci film, który dobrze się ogląda, no to cyk, następny dzień wlatuje kolejny film i troszeczkę przycina zasięgi temu poprzedniemu. I w związku z tym na przykład recenzje, czy jakieś inne ciekawe filmy, które robię i chciałbym też robić, po prostu w natłoku tych newsów giną. Mam pomysł na robienie takich filmów bardzo długich, mocno technicznych albo historycznych na temat technologii, komputerów i w ogóle wielu takich innych rzeczy, no ale troszeczkę szkoda mi tej przestrzeni na kanale Technokrata, bo no wiecie, zginą te filmy w natłoku tech newsów i nie będą tak fajnie eksponowane, a kosztują one dużo, dużo pracy. Czy to recenzje, czy takie skomplikowane filmy, no to jest jednak trochę czasu na to trzeba poświęcić, więc coraz częściej myślę o tym, żeby ten kanał stał się kanałem, zresztą wspominałem to nieraz, tacy stali widzowie o tym pamiętają, ten kanał stał się czysto newsowym kanałem, gdzie mielone są tylko i wyłącznie newsy, a powstał osobny kanał, na którym nagrywam ciekawe treści, recenzje itd., itd. W związku z tym tamtych filmów byłoby dużo, dużo mniej, co za tym idzie dużo bardziej widoczne, dużo łatwiej było się by w nich odnaleźć, nie ginęłyby w tym takim natłoku tych newsów. No i jest też taki plan, żeby tych newsy po prostu zacząć kasować albo ukrywać, nie? Skoro jakiś tech news ma już 2 lata, to wziąć go, ukryć na kanale, po co ma zajmować miejsce na tej mojej tablicy, ale z drugiej strony jest to jakieś moje legacy, dziedzictwo, więc nie chciałbym tego po prostu ugrywać. Ja bym to miał w panelu twórcy, no ale fajnie to jakby mieć, pokazać i zwłaszcza, że czasami odwołuję się do jakichś filmów i mówię, że wtedy i wtedy, niezbyt precyzyjnie, bo nigdy precyzyjnie nie pamiętam, ale mówię, rok temu nagrywałem film, gdzie powiedziałem to, to i to. No to fajnie by było, żeby ktoś był w stanie nawet przekopać się przez te filmy i zweryfikować, czy faktycznie tak mówiłem. No jakbym ukrywał te filmy, no to byłoby ciężko. No, mogę ukrywać filmy starsze niż 2 lata, ale wydaje mi się, że też korzystne dla mnie, pod takim kątem docenienia tego, co robię, plus biznesowym, bo czy oczywiście też jest biznes YouTube. Cały czas nie mój główny, bo jakby cały czas pracuję na etacie, ale kiedyś, wiadomo, chciałbym się przełączyć w 100% na YouTube'a. No kto by nie chciał. Rozwinąć taki kanał właśnie osobny. I wydaje mi się, że na samym początku na pewno widzowie by mocno zyskali, z tego względu, że kanał byłby stosunkowo mały, więc dostarczałbym tam stricte takie moje treści, bez treści sponsorowanych, chociaż treści sponsorowane też są moje, bo ja sobie wybieram, co ja chcę robić. Jakby uwierzcie mi, nawet dla takiego małego YouTubera jak ja, jest na tyle, może nie jest jakiś natłok tych propozycji współpracy, czy że tam walą drzwiami i oknami, ale jest tych współprac na tyle, że część biorę, część odmawiam, bo no, z racji pracy na etacie i całej masy innych aktywności nie jestem w stanie wszystkiego wykonać, więc też sobie wybieram te nawet sponsorowane filmy takie, jakie mi akurat pasują. Często nawet ja wychodzę z pomysłem takiego filmu, udaję się do producenta, agencji czy tak dalej, proponuję, hej, słuchajcie, mam pomysł na coś takiego, czy moglibyście mi rzucić sprzęt, czy coś takiego. No i to się udaje, to jest naprawdę super sprawa, jestem też mega wdzięczny Wam za to, bo gdyby nie Wasza
tutaj obecność, to pewnie bym nie miał takiej możliwości. No ale na samym początku takiego kanału pewnie zupełnie inne treści bym chciał tworzyć. Mam taki pomysł na treści na ten kanał i na pewno one się zaczną pojawiać jeszcze nawet na tym kanale, no ale docelowo chciałbym je przenieść na inny kanał, żeby tam skupić się na takich treściach. No bo wiecie, jak na przykład zrobię sobie jakąś serię z moim starym komputerem, którą zapowiadam już od chyba pół roku to minimum, a może nawet od roku, gdzie mówię o tym, że mam cały czas swój pierwszy komputer, na który zarobiłem, chciałbym go Wam pokazać i tak dalej, cały czas tylko nie przywiozłem z domu rodzinnego, bo ostatni raz byłem tam w zimie i wtedy jeszcze jakoś mi to wyleciało z głowy. Natomiast jeżeli by taka saga o tym komputerze, coś by się tam z nim działo, bo działo się to na przestrzeni 3 miesięcy, no to na tym kanale na przestrzeni 3 miesięcy to ten pierwszy film będzie 100 filmów niżej, więc zupełnie się zgubi w tym tłumie. A na takim nowym kanale, no to max, jeżeli będą 2 filmy tygodniowo, przez 3 miesiące wyjdzie tych filmów około, no nie wiem, 18-20 filmów. Więc no, będzie dużo bardziej widoczny i dużo łatwiej będzie też Wam jako widzom obserwować takie treści, które mogą trwać ich rozwój pół roku, rok czy coś takiego. Teraz na przykład na tym kanale z racji tego, że szukam drugiego laptopa dla siebie, mieliłem i no w sumie cały czas mielę dużo ultrabooków. I tak naprawdę pierwsze testy gdzieś tam były już z kilka miesięcy temu i jakby w ogóle tej serii nie widać, że ja kilka takich ultrabooków testowałem, porównuję jeden do drugiego, zastanawiam się, czy ten będzie dobry dla mnie, czy nie. No, ginie to po prostu na tym kanale. Jako pojedynczy film gdzieś tam się wyświetli, ale jako całość, jako jakaś taka saga czy seria, totalnie tego w ogóle nie widać. I jakby w każdym kolejnym filmie muszę o tym wspomnieć, że no w sumie szukam teraz dla siebie ultrabooka i w sumie szukam cały czas. Ja mam z tym taki problem cały czas. Intel Evo czy może MacBook? Waham się bardzo, a jak byłem nastawiony dość mocno na MacBooka, tak po przetestowaniu kilku Intel Evo, no Asus zrobił mi głowę OLEDem. I Dell XMP, chociaż on tutaj akurat się bardzo nie popisał, bo strasznie kiepsko działo, tam był jakiś koślawy BIOS i tak dalej. Mam nadzieję, że do mnie wróci, że go przetestuję jeszcze raz. On z kolei na mnie zrobił piorunujące wrażenie tym, jak był wykonany, jaki był malutki, jak długo trzymał na baterii i tak dalej, i tak dalej. Ostatni LG Gram, to samo, leciutki laptop. Skoro ja szukam laptopa do podróży, bo ma być do podróży, no tutaj LG Gram aż po prostu sam się nasuwa. To jest najlżejszy laptop z całego zestawienia, jakie testowałem, chociaż nie najmniejszy, bo większy od Della XPS, ale przez to, że jest ze stopu magnezowego, jest taki leciutki, więc one wszystkie mi robią głowę, że Benek, ten wybór nie jest aż taki prosty. No i fajnie byłoby to, wiecie, zebrać w jakiś taki serial. Takie mam przemyślenia, więc zostawiłem to sobie na koniec, żeby ci widzowie, którzy jakby mają tutaj jakby oglądają też moje przemyślenia, nie tylko dla samych newsów, żebyście mogli napisać, co o tym myślicie, czy to jest dobry pomysł, że ten kanał tylko tech newsowy, osobny kanał do takich bardziej ambitnych filmów. Jakby mi ta koncepcja zaczęła ostatnio w głowie świtać, YouTube też lubi takie coś, lubi monotematyczne kanały, więc jeżeli zajmę się na tym tylko newsami, a tam recenzjami, to teoretycznie oba kanały powinny się dużo lepiej rozwijać. Nie wiem, na razie mam też kanał gamingowy, który, wiecie, tak z doskoku jest troszeczkę robiony i tam te game newsy nie pojawiają się tak regularnie, jakbym chciał. No ale to wiadomo, to nigdy nie było moje jakieś prio, ze względu też głównie na to, że nie mam czasu grać w gry. Bardzo bym chciał wrócić do grania takiego regularnego w gry, nie mam za bardzo na to czasu, wiem, że jak do tego wrócę, no to ten kanał gamingowy zdecydowanie ożyje, czy tam jakieś let's play'e, streamy, czy nawet będę wtedy bardziej into ten gaming rynek, więc będę w stanie więcej o tym powiedzieć, większą zajawkę na to będę miał, więc częściej też będą wlatywały newsy. O ten kanał, jeżeli by powstał drugi z ambitnymi treściami, już się tak nie boję, bo te ambitne treści gdzieś tam cały czas z tyłu mojej głowy kołaczą. Mam na to parcie i przemycam je czasami tutaj na ten kanał. Ambitne mam nawet na myśli recenzje. Recenzje w jakiś sposób są bardziej ambitne niż tech newsy, bardziej pracochłonne, więcej kosztują. No ale oprócz tego mam jeszcze ambitniejsze treści w głowie. Zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie. Dajcie znać wy widzowie, którzy wytrzymaliście do tego momentu, jak Wam się taki pomysł podoba. Czy to ma sens, czy to nie ma sensu.
bo też wasze zdanie jest ciekawe. I teraz jak tak o tym gadam i powiedziałem wcześniej na początku tej wypowiedzi, że to jest chyba 995 film na kanale, to coś czuję, że trzeba przygotować jakieś Q&A na 1000 odcinek. Chyba tak zrobię. 5 filmów do końca, do 1000 odcinka, więc Q&A na 1000 odcinek to miałoby sens. Ale to pytania pewnie zadam w karcie społeczności na YouTube. Albo przygotuję taki specjalny film w 999 filmie, żebyście zadawali pytania. Tego jeszcze nie wiem. Dobra, dzięki wielkie, bo strasznie się rozgadałem, ale wiecie, uwielbiam sobie do was pogadać. Widzimy się jutro, tak jak już to mówiłem 10 minut temu, a tymczasem wszystkiego dobrego dla was. Do zobaczenia. Cześć.